Moi drodzy, drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie. W poniedziałek wielkanocny zapraszam na specyficzną wędrówkę. Chociaż żyjemy w cieniu koronawirusa i niestety nie możemy wędrować, to jednak nasze spotkanie ze Słowem Bożym będzie prawdziwą wycieczką. Taką wędrówką, na którą warto się wybrać. Pierwsza część. W Ewangelii świętego Łukasza w 24 rozdziale zapisano takie słowa. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. Słowa o uczniach idących do Emaus to jedno z najpiękniejszych biblijnych opowiadań. To taka droga, którą przechodzi człowiek, idąc z czasu przeszłego ku przyszłości. Uczniowie również szli ze złego czasu. Szli w nieznane, trochę nawet bez nadziei, zupełnie nie wiedząc, co może być tam, gdzie był kierunek przyszłość. Ale Jezus do nich podszedł. Nie rozpoznali Go. Potrzebowali czasu, aby uzmysłowić sobie, że to On idzie razem z nimi. Nawet w tych ciężkich czasach, nawet wtedy, gdy nie widać nadziei, Chrystus jest tak blisko. Co najmniej mnie samemu, ale dzień poniedziałku wielkanocnego kojarzy się z pewną pieśnią, która jest pieśnią tegoż właśnie dnia. Przytoczę pierwszą zwrotkę. Szli do Emaus dwaj uczniowie, pogrążeni w myślach swych, lub żalili się w rozmowie, jaki smutek gnębił ich. Łzy im zwisły pod powieką, ale od nich niedaleko Jezus zmartwychwstał i szedł swą pociechą dla ich bied. Te piękne słowa zapisane są w naszych śpiewnikach, często je też śpiewamy właśnie w okresie Wielkanocy. Autor, ksiądz Johann Neuenherz, pochodził spod Jeleniej Góry. Jako pastor primarius, czyli pierwszy pastor przy Kościele Łaski w Jeleniej Górze, zaczął swoją pracę w 1709 roku. I kilkadziesiąt lat tam wiernie służył. Pisał również pieśni, wiersze. Ta, którą przytoczyłem, to jedna z najbardziej znanych. W piękny, poetycki, choć prosty sposób opisuje naszą drogę z Chrystusem. Przytoczę jeszcze trzecią zwrotkę. Gdy zawita jakaś bieda, Chrystus nie opuści nas. On ci zginąć nigdy nie da, lecz w najstosowniejszy czas, chociażbyś się nawet żalił, że od ciebie się oddalił, właśnie wtedy blisko tuż On z pomocą stoi już. To druga wycieczka śladami księdza Neuenherza spod Jeleniej Góry. Myślę, że gdy będzie już możliwość, warto się tam wybrać i poszukać śladów tego pastora primariusa z Jeleniej Góry, który dziś przypomniał nam, że Chrystus idzie obok, jest blisko, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że Go wcale nie widzimy. A trzecia wycieczka, to już, moi drodzy, ślady naszego życia. Patrzmy wokół siebie, a dostrzeżemy Chrystusa, zmartwychwstałego,
żywego, obecnego. Bogu niech będą dzięki. Amen.